Dzień dobry, witam Państwa w kinie otwartym na sztukę. To już nasz trzeci seans. Dzisiaj z nami Katarzyna Kozyra, czołowa przedstawicielka tzw. sztuki krytycznej, rzeźbiarka, autorka instalacji, wideoinstalacji. I rozmawiamy o dokumencie Pina, niezwykły eksperyment. W momencie, kiedy był robiony, te eksperymenty z kinem 3D były w pełnym rozkwicie, ale kojarzyły się zawsze z takim kinem blockbusterowym, bardzo kasowym. I nagle Wim Wenders zrobi dokument 3D, opinię Bausz. I Kasiu, chciałam Ci zadać takie pytanie dość osobiste na początek. Czy kiedykolwiek w życiu marzyłaś o tym, żeby zostać tancerką? No może tylko kiedy miałam 5 lat, albo 6, albo 7. Pina Bausz, bohaterka taka cicha, właściwie trochę nieobecna bohaterka tego filmu, a jednocześnie bardzo obecna. Tancerka, choreografka, wizjonerka, która mówi się zrewolucjonizowała taniec. Jestem ciekawa, jak ją odbierasz i jaka jest twoja prywatna historia z nią i jak ona w kontekście twojego patrzenia na ciało, jakim głosem się odzywa? Ja się z Piną Bausz zetknęłam naprawdę bardzo późno. Znaczy pamiętam, że byłam na jakichś spektaklach w Teatrze Wielkim w Warszawie, ale nie miałam zbyt dobrego miejsca, no podobało mi się. Ale tak pamiętam, że się ukazała wtedy recenzja w Rzeczpospolitej, że to jest bardzo mało ambitne czy mądre intelektualnie. Jakiś recenzent w ten sposób napisał. Ale tak naprawdę z Piną Bausz zetknęłam się tak bliżej dzięki przyjaciołom, którzy mi ją tak naprawdę przedstawili, w sensie nie osoby, tylko choreografii, spektakli. Oczywiście oglądałam fragmenty i generalnie no po prostu uważam, że ona jest, czy tam była genialna, tak? No i nie da się temu zaprzeczyć. Co dla mnie było ciekawe, to opowieści moich przyjaciół o początkach właśnie Piny Bausz w Wuppertalu, kiedy oni rzeczywiście byli na jednych z pierwszych spektakli i byli świadkiem po prostu, jak publiczność reaguje. Część rzucała papierkami ostentacyjnie, część wychodziła w ogóle z teatru. Natomiast ta połowa, która zostawała, to oczywiście oklaskiwała gromkimi brawami spektakl. To proszę powiedz, jak to twoje wyobrażenie i twoja osobista historia z Piną Bausz, jak się mają do tego filmu, który zrobił Wim Wenders? On podobno 20 lat się przymierzał do tego dokumentu. No i kiedy zaczął go kręcić, Pina bardzo... w taki bardzo nagły sposób umarła i film stał się trochę takim właśnie postmortem, filmem z nieobecną Piną. Ja generalnie po prostu nie lubię Wima Wendersa, ponieważ po prostu no jakoś nie potrafię się wczuć w to jego natchnione, nie wiem, pokazywanie, jaki on jest wrażliwy i jak wrażliwie i dobrze on, nie wiem, odbiera, nie wiem, różne... Mnie to po prostu strasznie denerwuje i wydaje mi się, że bardziej to jest film o Wimie Wendersie i jego ego, niż tak naprawdę o Pinie Bausz. To znaczy jeszcze można powiedzieć, że to jest film też o tancerzach Piny Bausz, powiedzmy. Jak oni ją widzieli, ale o opinie Bausz wydaje mi się, tam jest no nie aż tak dużo. Strasznie mnie wkurzało, że wyjmował tancerzy i kawałki choreografii z całego kontekstu i przenosił je właśnie w jakieś tam miejsca w Wuppertalu. To mnie strasznie denerwowało, ponieważ po pierwsze... jednak te rzeczy Piny Bausz były skupione zawsze na tancerzach i scenografia była bardzo, bardzo oszczędna, żeby właśnie można się było skupić na ciałach i na ruchu, tak. I na tych osobach. Muszę przyznać, że dzisiaj, kiedy oglądałam Pinę przed rozmową z tobą, no to myślałam sobie właśnie o tym, że trudno pokazać coś bardziej taki opozyt spojrzenie na sztukę niż twoje i Wima Wendersa.
że on rzeczywiście ma coś takiego, że to wszystko jest jeszcze bardziej takie piękne i jeszcze bardziej glamour. I znaczy, to jest artystowskie po prostu, za przeproszeniem. Moim zdaniem ty dochodzisz jak najbliżej prawdy i właśnie zdejmujesz to nie tylko męskie spojrzenie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w kinie, że ciało musi być zawsze piękne i zawsze musi być dla przyjemności męskiego oka skonstruowane, ale no dużo więcej innych naszych przyzwyczajeń, do których w ogóle sztuka może nas przyzwyczaiła, taka klasycznie pojmowana sztuka, że ona ma przedstawiać coś pięknego i że to piękno jest właśnie, wiesz, w proporcjach, a nie w prawdzie. To znaczy, ja w ogóle nie mam nic przeciwko przepychowi w kinie i tak dalej. No na przykład Fellini, tak? Który zresztą zaangażował kinę po tym, jak zobaczył, jak gra w tym swoim pierwszym takim słynnym spektaklu, już teraz nie pamiętam, chyba Café Müller albo coś takiego. Café Müller właśnie. No to Fellini jest po prostu przepyszny, tak? Ale on jest rzeczywiście artystyczny, a nie artystowski. No. Chciałam cię zapytać, przechodząc do twojego święta wiosny, o Strawińskiego. Dlaczego wybrałaś akurat jego? Ja go kompletnie nie wybrałam. Po prostu tak się złożyło, że zobaczyłam fragmenty choreografii Święta Wiosny. Zobaczyłam pierwsze próby odtworzenia choreografii Niżyńskiego, no właśnie do muzyki Strawińskiego. I to akurat wszystko tak fajnie się zgrało, bo akurat wtedy poszukiwałam w ogóle sposobu, jak pokazać to, że ciało to taki kostium. I się akurat właśnie przytrafił ten dokument, ponieważ te ruchy były tak dwuwymiarowe, znaczy tak wychoreografowane, że się wydawały dwuwymiarowe, skojarzyło mi się, że można by zrobić dokładnie tą choreografię ze starszymi ludźmi, ale na sposób poklatkowy, czyli bez użycia mięśni. Uruchomiło takie ciekawe myślenie właśnie o czasie, że ja przez prawie 2 lata układałam coś poklatkowo, co tak naprawdę później jak się puści w tym takim czasie normalnym, no to trwa, nie wiem, raptem 3 minuty czy tam 4 minuty, a my żeśmy te ciała tak naprawdę suwały przez 1,5-2 lata. W trakcie robienia Święta Wiosny, no bo to trwało jednak 2 lata, a ja cały czas czytałam o różnych choreografiach, tancerzach, układach i tak dalej, to oczywiście mi też i inne pomysły przychodziły do głowy. No i jednym z pomysłów to była właśnie dokładnie odwrotność tego, czym jest Święto Wiosny. Znaczy, że właśnie twarz, a nie ciało, że no właśnie, i nieruchome ciało, a latające tło, tak? Tak. Odwrotność. Chciałam widzieć dokładnie, co się dzieje na twarzy tancerza, coś, czego on nie kontroluje, no bo choreografia jest kontrolowana, ciało jest kontrolowane, no ale kurczę, jednak to, co się dzieje na twarzy, nie wiem, te nabrzmiałe żyły na skroniach, ten pot, ten, nie wiem, czerwona z wysiłku, nie wiem, twarz, czy tam nabiegłe tymi żyłkami, tak. Oczy. Znaczy tak sobie to wyobrażałam, że takie rzeczy pewnie się tam muszą dziać, ponieważ jako, że czasami mi się udawało siedzieć, nie wiem, rzeczywiście w pierwszych rzędach, no to faktycznie, kurczę, no niektóre rzeczy, które tam znaczy dało się zaobserwować, były niesamowite. Znaczy dla mnie, ponieważ nie byłam przygotowana, no to na pewno
nie dużo ciekawsze od choreografii, ale no po prostu jakby inny świat w ogóle. Chciałam na koniec zadać takie pytanie, nie wiem, psychoanalityczne trochę. Gdybyś miała powiedzieć, co ciebie łączy z Piną Bausch w waszym patrzeniu, czuciu, świata? No na pewno te jej rzeczy są, czy tam były takie bardzo uczciwe. No to mi się wydaje, że ja też zawsze dążyłam do tego, żeby nie ściemniać, żeby nie robić artystowsko. Aha, czyli do prawdy. No, tak. Dziękuję bardzo, Katarzyna. No, dziękuję. Dzięki.